Witam wszystkich bardzo w kolejnym odcinku Sojii, zagramy w Final Fantasy VI Advance. Jak obiecałem w przednim odcinku, zajmiemy się poszukiwaniem pewnego małego grania, który biega tutaj biedny, głodny, bez domu, bez rodziców. Wow, bolało. To już nie aż tak ma... Serio. Już myślałem, że się będą... O, cześć. Tak, to my, czeszuję. Ty się ostatnio zeniły. Nie uciekasz? To cię walnę jeszcze raz. Łap, suche mięso, po prostu w głowę. O Boże. O Boże, co ci jest? Co do... Co za... Wściepskie dziecko! Jestem Sian. A to jest Kung Fu. To jest Kung Fu. To jest Sian. Chcę więcej jedzenia! Przejdę mi, nie mam już więcej. Co z tego, że kupiłem więcej? Nie mamy. To jest oficjalna wersja. Idźcie. Kupcie mi jeszcze. A jesteś za tym żebrakiem, co? A ty... Boisz się mnie? Chcesz ze mną zadrzeć? Nie chcę cię krzywdzić. Przestań na mnie tak gapić. Nie powiem, jak to wygląda. Jesteś dosyć silny. Jak na takiego bachona. Zobaczę. Jesteś silny. Serio. Rado się nabrać, a luder. Cicho, bądź! O matko. Uspokójcie się, panowie. A właśnie, o dziki. Kim właśnie jesteś? Właśnie? Właśnie, właśnie! Właśnie. Okej. Okay. Ja rozumiem. Ja przepraszam. Gał nie jest zły. Nie ma co płakać nad rozlanym mlekiem. Nie rozłóżmy się za dużo nad takimi rzeczami. Panie Gał, mam przeczucie, że będziemy się dosyć dobrze dogadywać. Raczysz właśnie dołączyć do nas? O! Gao da wam prezent! Gao da Sianowi i Kung Fu fajny prezent. W zamian za pożywienie. Ciekawe, jakie śmieci chcę dać. Skarb Gao! Świecący! Świecący! Taki bardzo świecący. Coś może być aż tak świecące. Pan Waś lubi świecące rzeczy? Pan Waś jest tam! A świecące, a? Shinji będzie naprawdę zazdrosny, kiedy o tym usłyszę. Kim jest Shinji? On jest złym człowiekiem? Może będzie chciał ukraść skarb Gao? Shinji? A no cóż, jest... Złodziejem! Złodziejem! Słuchaj, kiedy ktoś do ciebie mówi! Serio? Makarena, hi! A są też chciałem coś powiedzieć. Tak. Zaraz przywoła sądę powierzchną. Dobra. O co chodzi?
Tędy! Tędy! Świecąca rzecz! Tędy! Tam gdzie Kung Fu jest. To Moblis. Cian stoi przy rzece. Gao stoi przy górze sierpa. Górze w kształcie księżyca. Tam świecąca rzecz. No dobra, chodźmy. Możemy zobaczyć, co jest na tej górze sierpa. Głębokie filozoficzne rozmyślania time. Czemu musieliśmy go zaprosić do naszej drużyny? Moonwalk. Panie Waście, dusz się! Zostawiamy cię z tyłu! Powiedziałem ci już, nie jestem pan Waść! Serio? Imp? Tak mniej więcej wyglądają impy, z tego co pamiętam. Oto jak trenować umiejętności Gao. Po pierwsze, użyj Leap, komendy, która pojawia się tylko kiedy jesteś na Welt. Walcz na Welt, a wreszcie Gao wróci. Kiedy wróci, nauczy się wszystkich ataków potworów, z którymi walczyłeś, kiedy wyskoczył. Tak jak również tych, z którymi walczyłeś, kiedy wrócił. Użyj Rage, aby Gao użył kogokolwiek z ataków, którego się nauczył. Taki niby Blue Mage. A teraz proszę, kontynuuj swoją ambitną misję. Fail. Jak mogłeś. Koniec z Moonwalkiem zaraz zacznie. Ohio. Padam padapadapam pam pam. Dobra, gdzie jest ta góra sierpa? Potrzebuję dojść do góry sierpa. Chyba go szarnem. Tak, to są ci sami strażnicy, którzy byli nasze. Mam już parę. Tak. Cały czas zapominam, że on nie ma zwykłej komendy atak. Jego jedynym sposobem na atak jest użycie Rage'a. Rage, tak jak było mówione, można zdobywać poprzez walki na Welt, a tu jest jaskinia, więc nie ma zbytnio czasu o tym opowiedzieć. No okej. Okay. Co tam, Gao? Masz już to? Cyjanie! To świecące coś, o czym mówił Gao, jest tutaj. Gdzie dokładnie moglibyśmy to znaleźć, panie Gao? Gao? O, zapomniał. Facepalm. Może się rozejrzyjmy. Kantorze, nie mamy wyboru. Tu nic nie ma. Okej. Okay. To polega na tym, że trzeba się rozglądać pixel po pixelu. Nie wygląda to, że jest gdzieś tutaj. Okej. Okay. Okej. Okay. A może tu? Mikstura. Czy to może być skarb Gao? A no. Facepalm. Okej, jak tak cicho tutaj strasznie. Nie lubię takich lokacji, gdzie zupełnie nie ma muzyki. Aż. Okej. Ha? O co chodzi, Gao? Czy coś zobaczyłeś? Nie. Ej! Mój portfel! Tam mu 500 gil! Gao, ty mały! Ugh. O matko,
Panie Kung Fu, proszę odpuść sobie. Dla naszego dobra. Jakbym ja to zareagował. Nie zgadnę, te 500 poszło. Aż szlak by ci trafił. Histy. Tu nic nie ma, tu nic nie ma, tu nic nie ma, tu nic nie ma, czy idziemy tam. Ujdzie. Wow. Czy to? Ten świecący skarb? Skarb! To nic jak tylko szklana kula. No to, że mogłaby się zmieścić na twojej głowie. Ha! Czy moglibyśmy tego użyć? Ha? Mogłaby nam pomóc oddychać pod wodą. Nie wierzę. Nie wierzę, panowie. Nie wierzę. Ani nie wierzą. Dobra, chodźmy. Serio? Ale wy tak poważnie. FML. A te wartkie prądy wyglądają, jakby były dosyć wartkie. Co ty mi powiesz? A to jedyna droga, żeby spotkać się zresztą. O. Pani wysokości? O, ho, ho. Dobra, chodźmy. Serio. Nie dostanę chwili przerwy. Dobra. Uznaję to za nie. Okej. Okay. Swoją drogą. Zgadnijcie, gdzie jesteśmy. Jesteśmy teraz gdzieś na mapie świata. Czy wiecie, co to oznacza? Uwaga. 3, 2, 1. Jeszcze nie? No nie żartujcie. 5, 4, 3, 2, 1. Random encounter! Yeah! Dobra, to ja mogę ćwiczyć Hornet. Nie pamiętam, czy Hornet nie chodzi. Nie. A szkoda. A szkoda, to też mi się podoba. Nie pamiętam niestety wszystkich Rage of Gala na pamięć, co jest dosyć zrozumiałe, biorąc pod uwagę, że jest ich tyle, ile potworów w grze, które nie są bossami. 200? Dajcie mi chwilę, żeby sprawdzić. Nie ma sprawy. Sprawdzę! Tylko dajcie mi chwilę, co bossowa. Chciałbym. Okej. W lewo. Mam dziwne wrażenie, że zaraz na dodatkę zrobię. To najpierw będą na kantery. O nie. Oła. To będzie woda. A kogo ja chciałem? Exocite? Zaraz sprawdzimy. Nie wiem, czy mam wrażenie, że animacja jest też niezbędna. Nie powinna, ale... Fang! Hyper na Fang! Pincer. Okej. Okay. Zabijesz? Proszę. Nie. Myślałem, że będzie gorzej. Cien czy Gał? Nie wiedziałem. Czy mogę zahaczyć się jakoś jaskinie? Chyba w snach. Bo wpierw czekają na nas te cholerne zagadnę kantery, które chcą nas tutaj zabić. I za cholerę nie dadzą nas pokoju. Chyba na to nie liczyliście. Nie.
Dobra, już się ma. Jaskinia. Tam była jaskinia. Kama. Kama, ladies and gentlemen. To było tak. Nie zgadnę. Teraz trzeba wpić. Nie, bo jestem prawie, że pewien, że prędzej czy później źle trafię. Nie za dużo was tu. Uła. Przydałoby mi się, że sobie atakuję obszarowo. Nie, tego nie liczę jako atak obszarowy. Chodzi mi, żeby pewnego razu ich naprawdę zostawić na... Serio? Wow! To mówię, uwielbiam robić taniochę. Wow. Megawolt! Gigawolt! Wow, gin! Uleczył się. No popatrz. Jak mi od tego. Chyba jeszcze przydałoby samych siebie uleczyć. Protect? Chyba mu dawałem coś ze sobie z Protect. Tam Krista Protect, no tak. A w takim typie się nie uleczy. Jak nie uleczę się. Problem officer. Mam 16 HP, 44 HP i 311. Jak zaraz nie wpadnę do jakiejś jaskini, a wpadnie na random encountera, to się źle skończy. Traumacje go zawsze działają, pamiętajcie. Zawsze. Czyżby? O Boże! Nie! Prawo Malfiego nie zadziałało. Kurde. Cóż, widzimy się w kolejnym odcinku serii Zagramy Final Fantasy 6 Advent, kiedy to przejdziemy do końca te wszystkie prądy i dotrzemy już raczej do naszej. Do tego jednak czas trzymać się, bo cześć!